Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Podstawy turystyki na obszarach wiejskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Polska charakteryzuje się korzystnymi warunkami dla rozwoju turystyki wiejskiej, wynikającymi z zachowania tradycyjnego krajobrazu rolniczego, tradycyjnych form osadnictwa i architektury wiejskiej, gościnności i życzliwości mieszkańców wsi, tradycyjnych więzi rodzinnych i sąsiedzkich, obrzędów, praktyk i zwyczajów ludowych i religijnych. Czy tradycyjnej kuchni. W filmie zostaną przedstawione wybrane walory kulturowe Polski w poszczególnych regionach turystycznych. W regionie zachodniopomorskim w Koszalinie znajduje się skansen Ludowego Budownictwa Pomorza Środkowego. W regionie Pomorskim na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO znajduje się m.in. zamek Krzyżacki w Malborku. Na tej samej liście w regionie kujawsko-pomorskim znajduje się Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W rejonie Wielkopolskim znajduje się Katedra w Gnieźnie. W rejonie Dolnośląskim znajduje się Hala Stulecia we Wrocławiu. W rejonie warmińsko-mazurskim znajduje się Pole Bitwy pod Grunwaldem. W rejonie podlaskim, Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie. W rejonie mazowieckim, Stare Miasto w Warszawie. W regionie łódzkim w Łodzi znajduje się ulica Piotrowska. Muzeum wsi lubelskiej znajduje się w Lublinie w regionie lubelskim. W regionie małopolskim na uwagę zasługuje na przykład kopalnia soli w Wieliczce. W regionie podkarpackim na liście UNESCO znajdują się na przykład cerkwie Łemkowskie i bojkowskie oraz pałac w Łańcucie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.